Yamanami Highway to jedna z najbardziej widowiskowych tras samochodowych w całej Japonii, mająca swój początek w Beppu, kończąca się w okolicy wulkanu Aso. Dziś właśnie mamy zamiar wybrać się tą trasą wraz z Andrzejem, aby przejechać ją całą. To tu właśnie w Beppu, przy trasie numer 10, jest początek tej trasy. Mianowicie ta droga tutaj główna przebiegająca wzdłuż morza to trasa numer 10, ta, która biegnie od Oity. Tu za mną jest morze, natomiast tutaj ta ulica to właśnie Yamanami Highway. Na środku to możemy zobaczyć duży brązowy znak z napisem, że to właśnie jest punkt startowy Yamanami Highway. Tego typu znaki również pojawią się później na trasie. Jesteśmy już w trasie. Okazuje się, że w Beppu było znacznie bardziej pochmurno. Jesteśmy w tej chwili już obok Yufuin i tutaj jest piękne, pełne słońce, jak się okazuje. Chciałem wam pokazać kilka miejsc po drodze, na trasie przejazdu. Jakichś krótkich przystanków na pewno zrobimy, żeby podziwiać widoki i miejsca. Tutaj jest takie miejsce, które przejeżdżając tędy wiele razy, jadąc do Yufuin, mijam, ale nigdy się nie zatrzymałem. Jest to mała dżindża w takim nietypowym ukształtowaniu, więc wejdźmy na górę i zobaczmy, rzućmy okiem. Wejście jest krótkie, ale dosyć strome z tego co widać. I raczej mało uczęszczane z tego co można tu zauważyć, może nawet już prawie wcale. Andrzej poszedł przodem i zebrał wszystkie pajęczyny, więc dzięki. Tam jeszcze jedną opuściłeś, Andrzej. Pajęczyny. Tej skały się sypią, więc są to zabezpieczane siatkami. Wszędzie tutaj widzimy w wielu miejscach. Tutaj nad tą świątynią też jest taki dosyć stromy klif tam, który jest też siatkami to zabezpieczany. W przeciwnym wypadku już być może by nie było tutaj. Okej. Jesteśmy na górze. W środku dosyć nowocześnie. Będzie w moim mieszkaniu. Andrzej mówi, że lepsze okna tu mają niż w jego mieszkaniu. Służbowym. W środku wygląda tak. Bardzo schludnie, przygotowana do obrzędów. Jedziemy dalej, a tam pod nami Yufuin. W oddali trasa Yamanami Highway wjedzie tak, okrąża prawą stroną, ale przebiega też przez miasto. Wracamy do auta i jedziemy. Tak to wygląda. Minęliśmy już miasto Yufuin i tuż za miastem, praktycznie przy trasie Yamanami Highway, jest Retro Museum, czyli Muzeum Retro. Często można spotkać, kiedy już się teraz ciepło zrobi, grupy motocyklistów jeżdżących na trasie. Krótki rzut, nie będziemy dzisiaj zwiedzać Muzeum Retro, ponieważ przyjedziemy tutaj innym razem, a tylko wam pokazuję, że jest to na trasie. Jest nawet budka z Londynu telefoniczna. Kolejny mały przystanek po drodze. Tam w oddali malują się już góry Kudziu. Pięknie już zielono, coraz bardziej. Tutaj krótki przystanek, ponieważ pięknie to, co widzicie tutaj, jakiś hotel, restauracja, wszystkie te budynki tutaj. Musiało to być niezły kiedyś tutaj jakiś centrum dla turystów, sklep,
jakieś pamiątki i tak dalej, wszystko opuszczone do sprzedania, słuchajcie, spójrzcie na to. Jak wspomniałem, jest to dzisiaj tylko taki objazdowy odcinek, żeby zarys trasy Yamaha Highway wam pokazać, więc nie będziemy tutaj przy każdej lokacji zatrzymywać się na długo i penetrować, ale jest to, nawet jest chyba możliwość wejścia do środka, ale jest to jakaś opcja na przyszłość na pewno do zwiedzenia i spenetrowania. Chciałem to być całkiem fajnie. Myślę, że moim zdaniem nie jest to nawet jeszcze opuszczone przez jakoś bardzo długo, ponieważ ten stan tutaj tych budynków nie jest jeszcze najgorszy. Myślę, że maksymalnie kilka lat, może 5. Trudno powiedzieć. Wiata. Możliwe, że tutaj teren dla palaczy. Wojska dzisiaj bardzo dużo jeździ, czyli siły samoobrony. Nie, że... Tutaj po tych postrzępionych to się nazywa chyba Margarita, czy coś takiego, czy Margareta. Po tym widać, że jest już to trochę opuszczone. A tutaj taki znak, tutaj ten już jest akurat dosyć mocno, jak widać, zaniedbany, ale tego typu znaki właśnie, taki kształt i brązowy kolor z białymi literami, to są właśnie znaki na trasie Yamaha Highway, które są rozmieszczone raz na jakiś czas, ale też jednocześnie znaki na terenie tego właśnie Asokudziu Parku Narodowego. Tak, no taki punkt na trasie tuż przed już wjazdem w teren gór Kudziu. O, tam po drugiej stronie też coś widzę, przy okazji zobaczyłem. Tak, tam też coś jest opuszczone, jakieś budynki zarośnięte. Jak będziemy na takiej długiej, prostej już z widokiem na góry Kudziu, o, siarka dzisiaj dosyć mocno dymi, to tam jest bardzo piękny widok na góry Kudziu i tak słońce się troszkę pojawia, więc może wam tutaj zapodam w tym miejscu taki fragment właśnie z tamtej prostej, żebyście mogli zobaczyć ten wspaniały widok na wiosenne góry Kudziu. Zajazd po drodze, ale zatrzymałem się tylko na chwilę, żeby skorzystać z toalety i zrobić ujęcie tej krowy i pandy. Jedziemy dalej. Tak, minęliśmy już praktycznie teren góry Kudziu, one zostały tam za nami. Jest to pierwszy taki już naprawdę z prawdziwego zdarzenia punkt widokowy, gdzie widzimy jeszcze, tak jak mówię, część gór Kudziu. Tutaj z kolei jest piękny widok na górę Aso. Dzisiaj przejrzystość nie jest najlepsza, ale tam daleko, musicie mi uwierzyć na słowo, jest góra Aso, a tam Nekodake, ta postrzępiony wierzchołek. Cała ta okolica tutaj, wspaniała. Część trasy tam biegnącej dalej, wszędzie serpentyny górskie. Jedziemy dalej. Kontynuujemy dalej, w oddali mamy coraz wyraźniejszy obraz Aso i góry Nekodake z tym podstrzębionym wierzchołkiem. Powody, dlaczego zatrzymaliśmy się w tym miejscu, dokładnie są dwa. Pierwszy to dlatego, że jest to granica pomiędzy prefekturami Oite i Kumamoto. Drugim powodem jest to, czyli nieczynna z jakiegoś powodu droga Park, Kudziu Kogen Park Road, chyba to się nazywa tak. Widziałem tą drogę już kiedyś, ona przebiega tutaj
tak pomiędzy górami Kudziu a okolicznymi jeszcze innymi górami. Jest to zamknięte od dłuższego czasu, nieczynna jest ta droga. Nie jestem w stanie znaleźć żadnych informacji w języku angielskim w internecie na temat, dlaczego ta droga jest zamknięta i jakie dokładnie atrakcje czekają na drodze. Niestety. I gdybym miał tu rower ze sobą, no to rowerem można byłoby się przedostać przez te barierki i po prostu przejechać sobie tą trasą. Natomiast samochodem no oczywiście się nie da, ponieważ wszystko jest zablokowane. Podejdźmy tam bliżej, zobaczmy, może jakieś informacje tam będą. Tam daleko, daleko w górze, pewnie tego nie widzicie, jest miejsce, gdzie poprzednio się zatrzymaliśmy. W momencie, kiedy ta droga działała, była to płatna droga. Tutaj jest cennik i godziny. Od 9 do 19, według tego, co jest tu napisane, była czynna. I od 350 do 2000 jen, w zależności jaki rodzaj auta, kosztował przejazd tą trasą. Jedyna wzmianka, jaką udało mi się gdzieś znaleźć, to że była to niezwykle widowiskowa i piękna trasa. No ale musiały być tu jakieś specjalne, wspaniałe miejsca widokowe. Być może jakieś skały obsunęły się na trasie tej drogi i dlatego jest ona teraz niebezpieczna i dlatego została zamknięta. Ale wygląda na to, że od dawna jest to zamknięte, więc zadziwiające to jest. Jak wiele wspaniałych atrakcji na terenie Kyushu jest zamkniętych i nieotwartych ponownie z jakiegoś powodu. A szkoda, przecież to byłyby pieniądze dla prefektury, dla kraju. Nie ma informacji. Tutaj jakiś budynek gospodarczy. Przed chwilą Andrzej tutaj węża zauważył, który gdzieś tu zniknął w krzakach. Być może toaleta. Tutaj jest budynek, gdzie pobierane były opłaty. Szkoda, straszna szkoda, że to jest zamknięte. I tutaj jest w ogóle kamera w środku. Jest tam nawet informacja, że jest kamera i wygląda na to, że jest aktywna. Kamera wygląda tam tak, jakby była podłączona. Ale czy ciekawe, czy działa? Tak, no więc tutaj był budynek, gdzie pobierane były opłaty przy wjeździe i wyjeździe. Przyszliśmy tutaj dwa kroki jeszcze na teren, by zerknąć. Tutaj jakiś strumień w ogóle przepływa na dole. Przyszliśmy tutaj dwa kroki jeszcze na teren, by zerknąć. Tutaj jakiś strumień w ogóle przepływa na dole. Całkiem pięknie. No tak, teraz trzeba byłoby całą tą trasę przejechać. O kurde, wąż następny. Okej, panie wężu. Proszę się nie niepokoić, już opuszczamy teren. Zobaczymy, pogrzebiemy, może na jakichś japońskich stronach uda nam się znaleźć jakieś informacje, dlaczego to jest zamknięte i co kryje się przede wszystkim na tej trasie. Liczy sobie jakieś kilkanaście na oko kilometrów, bo jeszcze można oczywiście zobaczyć na mapie. Zobaczymy. Jeśli się czegoś dowiemy, damy wam znać. Jedziemy dalej. Witajcie w prefekturze Kumamoto. Zatrzymaliśmy się, bo dosyć interesujące żywopłoty to mają. Widocznie komuś się naprawdę bardzo nudziło. Jest tutaj strasznie duża liczba krzewów, które są przycięte w najróżniejsze kształty. Głównie to są, tam widzę, że jest duża sekcja ptaków, strusi chyba. Tutaj jakieś różne inne postacie. Teraz tak przejdę tam mniej więcej szybko. Mają tu też coś w rodzaju mini zoo dla saren. Sarenia albo jelenie. Te dwa gatunki są bardzo do siebie podobne. Nie bój się. Chodź.
bo mi wierzasz. Dokarmiliśmy jelenia z lasarne. Masz. Podziel się z innymi. Trzeba przyznać, że naprawdę ktoś musiał tutaj poświęcić mnóstwo czasu na to, żeby takie kształty wyciąć. Ptaki, tak, głównie ptaki. Spójrzcie, jak dużo tam na tym wzgórzu. Dookoła, wszędzie są ptaki. Płoty przycięte, wyglądające jak ptaki. Wyglądający tak nietypowo teren. Taka ciekawostka. Akurat teraz się zrobiło bardziej mgliście, więc słabo to widać. Maskotka Kumamoto. Niedźwiedź z Kumamoto. Trochę odchudzony jakiś wyszedł. Tutaj jest fajny widok na te żywopłot przycięty, na te krzaki w tle góry. Tu jest nawet pagoda wycięta z żywopłotu. No, tutaj naprawdę musi być jakiś fachowiec, jeśli chodzi o żywopłot. O, spójrzcie.